Witajcie. Dziś tak trochę nietypowo, bo na platformie Tams. Zacznijmy od obecności. Bo chcę mówić zrozumiałe. I nie przeszkadzaj Leopoldzie, bo obecność chcę sprawdzić. Dobrze, kiedy obecność sprawdzona, zapiszcie w zeszycie temat. A temat to: komputer i telewizja to szatan, czyli jak nie siedzieć przed komputerem i przed telewizorem i korzystać z pięknego życia i z magii książek. Temat zapisany. Jeżeli nie, to w konserwacji macie zapisany i sobie przepiszcie. Dobrze. Dzisiaj sobie omówimy o tym, że komputer i telewizja to zło, inaczej jest życie i magia wartościowych książek. Jak wszyscy wiemy, istnieją takie dziadostwa jak komputer i telewizja, które są częściej używane przez ludzi niż książki, a książki mają to do siebie, że mają ciekawe przygody. Czytelne litery. I są poręczne. A komputery? Bo szatan. Odciąganie od rzeczywistości. Manipulacja. Zero pozytywów. Macie się ze mną zgadzać, a jeśli nie, to dam wam wszystkim 5 nagannych. Ja sama używam komputera tylko dlatego, bo muszę jakoś mieć z wami kontakt. Ale tak to go nie używam i chowam na skrypt i cieszę się prawdziwym życiem. Mówię wam. Lepsze jest bieganie po polu niż granie w jakiegoś Minecrafta. Macie jakieś pytania? Ja ci tu zaraz dam starsze bladolenie. Bo jak to mówią w debilnym necie. Kiedyś tu było. Ja ci tu zaraz dam typowego Janusza. Zaraz dam ci 5 nagannych i uwagę do dzienniczka elektronicznego. Nie mówi prawdy. Już wstawiam i mi nic nie zrobi. Co? Thank you.